Witam w kolejnym odcinku newsów na moim kanale. Na wstępie chciałbym tylko dodać, że większość z Was, którzy mnie oglądacie, nie subskrybuje mojego kanału. Sprawdźcie mi tą radość na Nowy rok, a ja już zapraszam do oglądania. A w dzisiejszym odcinku Tymoteusz Puchacz w nowym klubie Szymor Marcinia o swojej przyszłości Sebastian Szymański nie zostanie na dłużej w Feyenoordzie Lewandowski jednak bez kary i zagra w meczu ze Spaniolem. Ronaldo podpisał kontrakt z nowym klubem Tymoteusz Puchacz został wypożyczony z Unionu Berlin do Panatinajkosu Ateny. Puchacz będzie tam grał do końca tego sezonu i jest szansa na wykupienie zawodnika przez klub Zaten. Jeżeli chodzi o Puchacza, to w ostatnim czasie jego występy nie są zbyt dobre. Po powrocie z wypożyczenia z Turcji z transosporu zagrał tylko jeden mecz w lidze Europy. Polak będzie miał szansę powalczyć o mistrzostwo krajów z Panatinajkosem. Jak już wiemy, Polak zdobył też mistrzostwo Turcji z Trapzosporem. Szymon Marciniak poinformował, że po zakończeniu kariery sędziego chciałby zostać prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Potwierdził to on sam na antenie Radia Z. Na tę chwilę Marciniak nie zamierza jeszcze kończyć z sędziowaniem i celuje on teraz w sędziowanie meczu finałowego Ligi Mistrzów. Sebastian Szymański latem trafił na wypożyczenie do Feyenoordu i radził sobie tam bardzo dobrze. Zdobywał bramki oraz zaliczał asysty. Kwestią czasu było wykupienie Szymańskiego przez holenderski klub. Jak się jednak okazuje klub ma problemy finansowe i nie miałby z czego zapłacić 10 milionów euro, których oczekuje Dynamo Moskwa za Polaka. Po tym sezonie zawodnik ma wrócić do klubu z Moskwy, ale jego występy w lidze holenderskiej na pewno pomogą mu znaleźć inny klub. Robert Lewandowski jednak będzie mógł zagrać w dzisiejszym meczu ze Spaniolem. W ramach przypomnień we wcześniejszym meczu z Osasuną Lewy otrzymał czerwoną kartkę i został zawieszony na trzy mecze. Jednak sąd centralny w Madrycie anulował decyzję i będzie on mógł zagrać w najbliższych meczach. Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z arabskim klubem Al Nasser. Jego umowa będzie tam obowiązywać do 2025 roku. Podczas mundialu Portugalczyk był wolnym agentem i kwestią czasu było znalezienie przez niego klubu. Według Fabricio Romano zawodnik ma zarabiać tam aż 200 milionów euro rocznie. To tyle na dzisiaj w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach, a ja życzę Wam jeszcze szczęśliwego nowego roku. Cześć.